Jak pan ocenia prezydenturę świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego? O, ja już wiele razy miałem okazję odpowiadać na to pytanie. Świętej pamięci Lech Kaczyński przechodzi do historii jako autor kilku decyzji, które w sposób katastrofalny zaważyły na dziejach Polski. Nie waham się użyć tego słowa. Na dziejach Polski zaważyły. No to jest z czasów, kiedy jeszcze prezydentem nie był, tylko ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, wstrzymanie ekshumacji w Jedwabnem, no to właśnie dziś nam wychodzi bokiem i w tym Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Cała propaganda ADL realizowana także przez Binaj Berit Polin oparta jest przecież na kłamstwie jedwabińskim, antypolskiej narracji historycznej. Oczywiście tak zwany traktat lizboński, czyli akt abdykacji z suwerenności, degradacja Polski do rangi landu w oberpaństwie europejskim, w eurokołchozie. No i cóż, rozbicie, proszę państwa, większości za życiem, przeprowadzone wspólnie z bratem w parlamencie. Z ich punktu widzenia to właśnie był jakiś nieistotny szczegół. Dziś widać, jak dramatyczna to sprawa. Dziś, kiedy rząd warszawski, którego nie nazywam polskim, angażuje się w propagowanie pigułki wczesnoporonnej dla nieletniej dziatwy i procedury zootechnicznej in vitro na koszt podatnika.